9 czerwca w Chęcinach miało miejsce historyczne wydarzenie. W obecności blisko 2000 ludzi dokonano uroczystego otwarcia hali widowiskowo-sportowej pod Basztami w Chęcinach. Jak podkreślano, budowa hali była jedną z najważniejszych inwestycji chęcińskiego samorządu w ostatnich latach. Jedna z najnowocześniejszych w województwie świętokrzyskim hal widowiskowo-sportowych łączy w sobie funkcje sportu, rekreacji, a także kultury. Budowa hali pochłonęła ponad 18 milionów złotych, z czego około 60% stanowiły środki zewnętrzne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Powiatu Kieleckiego oraz z budżetu gminy. Takie owoce na pewno cieszą nie tylko mnie jako gospodarza, ale zapewne cały samorząd i całą społeczność lokalną. Takie wydarzenia zdarzają się pewnie rzadko w wielu samorządach i w naszej gminie też w przeszłości nie było tego typu inwestycji. Inwestycji, która zapewne stworzyła możliwości rozwoju kultury, rozwoju sportu w naszej gminie. Natomiast patrząc na dzisiejsze zainteresowanie tym wydarzeniem, patrząc na stan techniczny tego obiektu, na możliwości, myślę, że możemy być dumni, że udało się wybudować coś, co spełnia standardy XXI wieku. I dzisiaj nie możemy mieć kompleksów wobec Unii, wobec krajów zachodnich, bo ten obiekt, jego nowoczesność, jego funkcjonalność i całe zaplecze stwarza wiele możliwości. Szacuje się, że na otwarcie jednej z najnowocześniejszych hal w regionie świętokrzyskim przyjechało blisko 2000 ludzi. Po uroczystym przecięciu wstęgi hala została poświęcona przez biskupa Mariana Florczyka. No jeżeli bym tak patrzył na w skali takiej gminnej, to muszę powiedzieć, że jest to imponujący obiekt. Jest to estetyczny, powiedziałbym duży, piękny od strony architektury i wszelkich rozwiązań. Jeżeli on ma służyć, to chciałbym, żeby ci, którzy będą korzystać z tego obiektu, żeby go po prostu szanowali, żeby nie doszło do jakichś takich bezmyślnych zniszczeń, tylko żeby z szacunkiem podeszli do tego wszystkiego, co zostało zrobione, bo to jest jakaś wizytówka Chęcin, oprócz oczywiście zamku. Tuż po poświęceniu obiektu hala wypełniła się po brzegi gośćmi, którzy za chwilę mieli obejrzeć wspaniały korowód sportowców z terenu gminy miasta Chęciny. Blisko 2000 osób obejrzało niezapomniane widowisko artystyczne połączone z pokazami sportowymi. Pod wrażeniem chęcińskiej hali byli licznie zaproszeni goście. Jest bardzo profesjonalna, bardzo również ładnie wykonana kolorystycznie. Naprawdę ładny kawałek, taki, który się, mam nadzieję, że sprawdzi zarówno jako miejsce imprez sportowych, jak także imprez kulturalnych. Warto było taką halę w Chęcinach wybudować? Jeśli taka jest potrzeba i takie są jakby zainteresowania mieszkańców, że będą tutaj i będzie animator, który potrafi rozkręcić tutaj ludzi i życie tchnąć, to uważam, że tak, bo naprawdę stoimy przed dylematem, że albo bardzo brzydka i chroma starość, albo aktywność fizyczna jak najdłużej, a żeby to uczynić, no to trzeba mieć takie obiekty jak ten. Miałem okazję wizytować tę halę i podziwiać, jak wspaniale jest zaprojektowana i jakie wyjątkowe warunki stwarza. Pewnie nie tylko do działalności sportowej, ale jest taką przestrzenią, gdzie ludzie mogą się spotykać i mają wreszcie upragnione miejsce w Chęcinach po wielu, wielu latach zabiegów. Cieszę się, że również środki unijne w tym mogły wziąć jakiś udział, ale przede wszystkim jest to odpowiedź na aspiracje lokalnej społeczności, władz, które projektowały właśnie takie rozwiązanie. Jest to unikalne miejsce, też wyjątkowe położenie. Jest to znakomite miejsce właśnie dla sportu, dla kultury, dla spotykania się. Ten obiekt znajduje się na terenie powiatu kieleckiego i z tego obiektu będą korzystać mieszkańcy powiatu kieleckiego, przynajmniej jego części, nie tylko mieszkańcy Chęcin, ale także, jak sądzę, okolicznych gmin, więc jest to na pewno ogromna satysfakcja. Ja myślę, że w ogóle Chęciny to taka gmina,
bardzo prosportowa, ale brakowało jej takiego obiektu bardzo profesjonalnego, który mógłby wydłużyć troszeczkę sezon sportowy. Sporo obiektów, sporo inwestycji, czy tutaj niedaleko Orlik, czy w Wolicy. Są te obiekty rzeczywiście naprawdę już na dobrym poziomie, ale brakowało takiego obiektu, którym gmina mogłaby się poszczycić, gdzie mogłyby się odbywać zawody rangi ogólnopolskiej. Wiedząc, kto mieszka w gminie Chęciny, jacy działacze sportowi, sądzę, że sporo imprez rangi mistrzowskiej się tu będzie odbywać. To jest obiekt naprawdę na miarę XXI wieku. Gmina Chęciny nie ma się co wstydzić. Myślę, że wielu naszych partnerów z zagranicy może takiego obiektu zazdrościć. Naprawdę bardzo wielofunkcyjny i też taki naprawdę dobrze pomyślany obiekt. Warto przypomnieć, że budowa hali widowiskowo-sportowej w Chęcinach rozpoczęła się w lipcu 2011 roku. Bez wątpienia była to jedna z najważniejszych inwestycji chęcińskiego samorządu w ostatnich latach. Obiekt stanął na działce zakupionej od sióstr Bernardynek. Na 3,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni obiektu znajduje się hala sportowa wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym oraz pomieszczeniami technicznymi. W budynku znajdują się pomieszczenia dla drużyn, sędziów i trenerów, szatnie i łazienki dla sportowców, gabinet lekarski, pomieszczenia siłowni i ćwiczeń fitness, stanowisko komentatora, szatnie dla widzów, a także bufet i kawiarnia. Przeniesiono tu także siedzibę Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. Warto dodać, że obiekt w pełni przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W trybunach w hali głównej może zasiąść ponad 1300 widzów. Na parkiecie istnieje możliwość instalacji boisk do różnego rodzaju gier zespołowych, takich jak piłka ręczna, siatkówka, koszykówka czy tenis. Warto dodać, że podczas projektowania i budowy zwrócono szczególną uwagę na akustykę i funkcję widowiskową obiektu. Dodatkowo przy hali sportowej znajdują się dwa boiska zewnętrzne do piłki ręcznej i do tenisa, a przed obiektem powstało ponad 100 miejsc parkingowych. Zgodnie z założeniami władz gminy i miasta Chęciny na terenie hali mają być organizowane duże imprezy masowe, zajęcia dla dzieci i młodzieży, spotkania z mieszkańcami, koncerty, konferencje, a także sympozja.